my! Zaczęło się tak samo jak ostatnio. Zamywamy szybko bramkę, a potem tracimy aż 3. No myślę, że można te dwa spotkania porównać do siebie. Były one bardzo podobne, z tym, że w zeszłym roku to my do przerwy prowadziliśmy 1-0 i no, scenariusz troszkę wyglądał, rysował się tak jakby troszkę lepiej. No, tutaj już do przerwy przegrywaliśmy jedną bramką. Na pewno mecz był otwarty, Legia stworzyła sobie dużo sytuacji, my również mieliśmy swoje. No szkoda, szczególnie tej pierwszej bramki. Bramka samobójcza i na pewno Legia wtedy uwierzyła, złapała wiatr w żagle, strzeliła bramkę na 2-1 do szatni no i zaczęła panować na boisku. No tak, wymarzony początek. Strzelam bramkę, prowadzimy, jednak gdzieś tam później Legia przejęła inicjatywę. No i zaczęła stwarzać swoje sytuacje, strzeli jedną i drugą bramkę do przerwy. My też mieliśmy swoje sytuacje, jednak ich nie wykorzystaliśmy. Gra się na Legii, to trzeba swoje sytuacje wykorzystywać, bo za dużo ich nie będzie. Mieliśmy też w drugiej połowie, jednak Legia nas dobiła i wynik końcowy to 3-1. My nie braliśmy pod uwagę przegranej. Na każdym meczu jedziemy po to, żeby wywalczyć 3 punkty. No, to tak się zdarza w piłce, no, porażki też są. Wliczone w to. Dzisiaj przegraliśmy, następny mecz z Zawiszą, więc musimy się przygotować do niego jak najlepiej. Sędzia nam troszeczkę napsuł krwi dzisiaj. No tak, z niektórymi decyzjami nie możemy się pogodzić, bo czy odepchnięcie Bartka Ławy, czy kiedy Adam Frączek wychodził sam na sam, wydaje nam się, że to są ewidentnie czerwone kartki i mogłoby być inaczej, gdyby zostały ukazane. Mam nadzieję, że będę dostawiał teraz regularnie szanse. Nie wiem, wszystko zależy od trenera i od tego, w jakiej będę dyspozycji. Muszę spytać się sędziego i o tą sytuację z Waliszwiniem. No to dużo mówić, no, boiskowa zatarczka, walka. No, myślę, że sędzia mógł zachować się inaczej w kilku sytuacjach. No trudno, sędziowo tak jak potrafi. Duża grupa kibiców, podziękowaliście im. Dla nich zagracie w piątek również. No tak jak zawsze, podeszliśmy, podziękowaliśmy, naprawdę było ich słychać, było ich widać, no szkoda tylko, że po raz kolejny od 30 lat nie potrafimy tutaj wygrać, no myślę, że trzeba postawić sobie kolejny cel i w kolejną rocznicę 31 powalczyć o to zwycięstwo w Warszawie.